proporcja kobiet i mężczyzn w biznesie, na stanowiskach zarządczych wygląda bardzo źle i to jest po prostu trochę wstyd dla polskich organizacji, że tak mało tych kobiet w zarządach się znajduje. Wśród firm notowanych na giełdzie to jest poniżej 13%, więc to jest absolutnie po prostu niewłaściwe. Tak nie wygląda społeczeństwo bardzo wykształcone. W związku z tym ta sytuacja kobiet w biznesie jest ciągle jeszcze obarczona stereotypami, złą kulturą organizacyjną, ale też jest też obarczona złym systemem edukacji i wychowania, bo z tym się także borykamy na co dzień. Kobiety nie czują się doceniane z kilku powodów. Po pierwsze, my niestety mamy słabą umiejętność oceny samej siebie. My po prostu mamy tendencję do zaniżania tej oceny i na tym tracimy. Drugi punkt to jest to, że się czasem obawiamy, prawda, albo wsłuchujemy, nie wiem, w obawy na przykład członków rodziny, nie bierz wyższego stanowiska, a po co ci to, prawda, zostań na poziomie tam specjalisty czy jakiegoś menadżera. To nic, że masz dwa fakultety, świetne studia, aspiracje, inteligencję nieprzeciętną, ale lepiej sobie daj spokój z tym awansem, prawda, więc jeśli w domu też te stereotypy pokutują, no to takiej kobiecie jest niesamowicie trudno. Jeśli chodzi o finanse, bankowość, to mamy się czym pochwalić. W banku PKS-a prawie 80% naszych pracowników to kobiety, a ponad 50% zajmuje i piastuje stanowiska dyrektorów. Radzimy sobie doskonale. Dostrzegamy bardzo pozytywny impact kobiet, bo są badania wielu instytucji i naukowe, które potwierdzają, że im więcej kobiet, czyli czy ten parytet jest na zasadzie 50% bądź też większy, to zwrot z kapitału zainwestowanego jest znacznie wyższy. Zdecydowanie mogę potwierdzić, powołując się na badania dostępne na rynku, że zwrot z kapitału, gdzie jest powyżej 50% kobiet w firmach, jest wyższy o ponad 1%.